Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewizowie. Spór dotyczący reformy sądownictwa narasta do rozmiarów ogromnych w Polsce. Objął także Unię Europejską, a nawet Radę Europy. Jest cały szereg nacisków na nasz rząd. Zachodzi pytanie, gdzie jest jego istota? Bo z jednej strony sąd najwyższy stwierdził, że sędziowie powołani przez pana prezydenta Andrzeja Dudę są nieprawomocni, nie mogą orzekać. Z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to, ta decyzja Sądu Najwyższego nie ma podstaw w rzeczy, że w istocie tylko e, Trybunał może orzekać o takich ustrojowych kwestiach. Pytanie jest, o co chodzi, oprócz tych sporów czysto jurydycznych. Gdzie jest istota sporu? Na co powołuje się Trybunał Konstytucyjny? A na co Sąd Najwyższy z panią Gerzdorf na czele? Trybunał Konstytucyjny powołuje się właśnie na polską konstytucję, która jasno o tym stanowi, że prawo polskie jest nadrzędne, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o takich kwestiach, a Sąd Najwyższy z panią Gerzdorf nie powołuje się już na konstytucję, nawet nie na demokrację, powołuje się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na prawo unijne. Proszę zwrócić uwagę. Czyli, z jednej strony powołujemy się na naszą konstytucję, a z drugiej strony ta druga strona na Unię Europejską. Ale co to jest Komisja Europejska? Czym jest Trybunał Sprawiedliwości? To jest grupa urzędników wyznaczonych przez polityków z poszczególnych krajów. Tak naprawdę, bowiem spór nie jest o to, czy tak czy owak ma wyglądać polskie sądownictwo. Dzisiaj już spór jest o to, czy my mamy być suwerennym państwem w Europie, czy my mamy być częścią superpaństwa europejskiego. Poproszę zauważyć, że totalna opozycja, która wspiera Sąd Najwyższy, czy wspiera te wszystkie protesty sędziów przeciwko reformie, tak naprawdę już nie powołuje się na nic innego, jak na prawa europejskie, jak na Komisję Europejską i straszy, że jeśli się nie podporządkujemy, Tamtym wyrokom, tamtemu dyktatowi, to stracimy środki unijne. I teraz musimy sobie odpowiedzieć fundamentalnie na pytanie, co jest ważniejsze: środki unijne czy polska suwerenność? Czy polska konstytucja, polskie prawo, polscy wyborcy, polski rząd, parlament i tak dalej, czy dyktat zewnętrzny? To jest istota problemu. I w tym względzie jest ten, starły się te dwie siły, można powiedzieć, siły niepodległościowe i te siły kosmopolityczne. Proszę zwrócić uwagę, jak paranoidalnie to wszystko wygląda. Kiedy minister Ziobro zaproponował komisarz Jurowej kompromis w postaci takiej, że skoro polskie prawo jest niezgodne z prawem europejskim w zakresie sądownictwa, to my przeszczepimy wprost rozwiązania niemieckie, bo one podobno zgodne są z prawem europejskim. Czy jeśli przeszczepimy wprost te rozwiązania niemieckie, to będzie dobrze czy źle? Stwierdzono, że źle, że to żaden kompromis. Polska totalna opozycja stwierdziła, że, taki, że, że tutaj absolutnie musimy na gruncie polskim to rozstrzygać, a nie na gruncie europejskim, a przed chwilą odwoływali się do Europy. Proszę zwrócić uwagę, że znowuż przychodzą nam na myśl czasy XVIII wieku. Mieliśmy demokrację szlachecką, a raczej szlachecką anarchię. I Strażnikiem tej anarchii, tej demokracji szlacheckiej była absolutystyczna Rosja, absolutystyczne Prusy i absolutystyczna Austria. Jeśli ktokolwiek chciałby zrobić ustrój taki w Polsce, jaki był wówczas w Rosji, w Austrii lub w Prusach, ci sami monarchowie powiedzieli: Absolutnie nie, my stoimy na straży demokracji, czyli w istocie anarchii szlacheckiej, czyli w istocie słabości Rzeczpospolitej. I oto toczy się walka. Jak bardzo ona jest jednak paranoidalna, świadczy stanowisko Rady Europy, w której nie tylko są kraje unijne, przedstawiciele krajów unijnych, ale również innych krajów europejskich, w tym Rosja. I deputowani, parlamentarzyści rosyjscy, wysłani przez Putina przyłączyli się do głosów zatroskania o to, że w Polsce nie ma demokracji i praworządności. To w Rosji jest praworządność, a w Polsce tej praworządności ma nie, nie być. I razem z niemieckimi i rosyjskimi deputowanymi głosowali też przeciwko e, Polsce e, przedstawiciele totalnej opozycji, jak gdyby nakładając specjalną procedurę monitoringu, bo u nas nie ma praworządności. Zwróćmy uwagę. Dlaczego Rosja, Niemcy, Francuzi, dlaczego oni Podejmują tego typu decyzje. No bo chcą tej Polski słabej. Bo chcą tej Polski jak gdyby zmarginalizowanej. Nie takiej, która gdzieś szuka sojuszów, choćby za oceanem, żeby jak gdyby przerwać pewien łańcuch różnorakich powiązań, chociażby gospodarczych, jak Nord Stream i inne, tylko takiej, która ulega no na przykład Berlinowi i wtedy jest święty spokój. Czy my to widzimy? Wydaje się, że już poprzez te przykłady wszyscy to widzą. Nawet widzą to czy ludzie z totalnej opozycji, widzą to sędziowie. Oni myślą już tylko o tym, że nie wyborcy, ale zagranica da im władzę w Polsce. Ale jeśli zagranica będzie im dawać władzę w Polsce, to cokolwiek ta zagranica postanowi, na przykład, że nie może być przekopu bierzej wyślanej, bo ekologia jest zagrożona, bo nie może być centralnego portu komunikacyjnego, bo znowuż ekologia, czy cokolwiek innego, cokolwiek postanowi, będą musieli wykonywać. Czyli nie ma już wtedy podmiotowości, nie ma już wtedy Suwerenności. Jeśli chcemy wejść w ten cały obszar zmagań o niepodległość, bo o to tutaj chodzi, to musimy mieć z tyłu głowy takie oto rozstrzygnięcie. Czy jeśli Unia będzie chciała tę Polskę pozbawić suwerenności, to czy jesteśmy w stanie wybrać suwerenność czy Unię? Czy będziemy się bać tego straszaka, że nas wyrzucą z Unii? To co jest ważniejsze: Unia czy niepodległość? Nasi ojcowie, sto lat temu w bitwie warszawskiej oddawali życie za niepodległość i nie rozstrzygali, i rozstrzygnęli w swoim sumieniu to, że nie chcą Unii w postaci sowieckiego modelu, tylko chcą niepodległości. I my to samo musimy. Rozstrzygnięcie dokonać, bo inaczej będziemy szantażowani, bo miliard, dwa, dziesięć euro mniej dostaniemy, i wtedy wszyscy się ze strachu popłakają, politycy podniosą ręce do góry, no i poddamy się dyktatowi. Ale w istocie będziemy na tym tracić. Będziemy na tym tracić ekonomicznie, politycznie, kulturowo. Trzeba wybrać niepodległość. Szczęść Boże.